Siemanko, z tej strony Raf, a dzisiaj w ramach jeszcze szybkiego podsumowania i newsów przed sezonem trzecim przygotowałem dla Was szybkie informacje, to znaczy mamy tier listy podziemi koszmarów sezonu trzeciego, przygotowałem ją dla Was, jest również dostępna w moim arkuszu, o tym za chwilę, oraz co więcej, mamy informacje z jakiego bossa będą lecieć wszystkie nowe unikaty w sezonie trzecim, także będzie to właśnie Lodowa Bestia, bo o niej właśnie mówimy, będzie dropić wszystkie unikaty w sezonie trzecim, co to oznacza, że robiąc Nightmare Dungeony, Podziemia Koszmarów, będziemy dostawać materiały i docelowo, jeśli będą nam potrzebne te itemy, będziemy musieli chodzić na Lodową Bestię. Myślę, że to był boss, który był bardzo no, rzadko odwiedzany, nie ma co ukrywać, w sezonie drugim, w związku z czym tutaj ewidentnie będzie, tutaj będzie to z pewnością ożywione. Dodatkowo dostaliśmy informacje odnośnie tego, jakie będą na World Tierze 4, czyli najbardziej nas interesujące podziemia koszmarów, w związku z czym większość z nich, bardzo duża część jest znana nam wszystkim, a ja przygotowałem dla Was arkusz z najważniejszymi, to jest 13 takich, które już były dotychczas nam znane, czyli 13 najbardziej znanych, z czego 5 jest S-tierowych, 8 jest takich I-tierowych i moim zdaniem żadnych innych nie będziecie potencjalnie potrzebować. Jeśli zapamiętacie tylko i wyłącznie te nazwy, no to tylko i wyłącznie te pieczęci sobie zostawiacie, reszty nie. Także w S-tierze mamy ślepe kopce, blind barów, wszyscy na pewno pamiętają, slumsy Gulranu, jaskinie Uldura, knieje Aldura oraz ruiny Goa. I to są moim zdaniem takie najbardziej istotne. Poniżej już nie będę Wam tego wymieniać, jakie są w Eidierze, ale tak samo zostawię to Wam na liście. Jeśli dojdzie tutaj oczywiście coś z takich dotychczas nie ogarniętych do końca przez nas i przez innych youtuberów informacji, czyli jakieś coś ciekawego, co się pojawi w Eidierze, oczywiście listę zaktualizuję. No i co? No i to na tyle. Ja Wam życzę zajebistego sezonu trzeciego. Oczywiście sam też będę grał i trzymajcie się. Cześć.